Siemano, siemano! Zakolników TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach. Dzisiaj sobie pogadamy o postaci, która no... nie jest zbyt ulubiona fandomy Totalnej Porażki. Ja akurat średnio za nią przypadam. Może wiecie, to nie jest najgorsza postać z serii. To akurat mogę... można powiedzieć potwierdzić, ale jest jedna z najgorszych postaci, jeśli chodzi o Zemstę Wyspy, czyli o sezon 4. Mianowicie chodzi o... Annę Marię, ale słowem wstępu tutaj zapodam ciekawostkę. Jeśli chodzi o jej audycję nagraniową przed sezonem 4, mamy od razu pokazane jej próżność charakteru, a mianowicie ona chce wygrać milion dolców, wspomina o tym, ale nie kosztem jej wyglądu i jej całej tak jakby urody. Na także mieli nazwę programu, nazywając go Total Drama Rama, co jest dosyć ciekawe, ponieważ Anna Maria przewidziała tak jakby spin-off do Totalnej Porażki, który dzieje się w alternatywnej rzeczywistości, gdzie bohaterowie porażki są, no wiadomo, dziećmi przed szkolą, co jest zabawne, i ona to, nie można to wywnioskować po jej audycji, że przewidziała tak jakby przyszłość, co jest ciekawe. Nie pamiętam, czy audycja jest dostępna w wersji polskiej. Jak jest, to jest dostępna na kanale Aleksander, więc można powiedzieć, jeśli znajdę, jeśli chodzi o to, jeśli znajdę tę audycję w języku polskim, to oczywiście podam ją, oczywiście w linkaczu, ale zaczynając i przechodząc do głównego tematu, od razu widzimy Annę Marię na jachcie, gdzie płynie z innymi uczestnikami z nowej obsady, gdzie ona pryska się lakierem i oczywiście ona dusi tym Stacy, która gada o swoich szczotkach oraz popycha Dakotę. Potem, gdy akurat, można powiedzieć, jest wyścig do mety po lesie, ona dociera na metę jako 11. Jest przydzielona do drużyny zmutowanej larwy, na przykład między innymi Zoe. I szczerze wam powiem, Anna Maria jest praktycznie bezużyteczna w większości zadań. Szczerze wam powiem, naprawdę, Anna Maria jest to jedna z tych postaci, która dosłownie przez większość czasu nic nie robiła, jakkolwiek żeby wygrać, w ogóle się nie starała, miała gdzieś w ogóle jakiekolwiek wyzwania, naprawdę. To jest jedna z tych postaci, która wręcz, może nie to, że irytowała, ale była bardzo mocno bierna w działaniach jakichkolwiek, żeby jej drużyna mogła wygrać, i to dosłownie, naprawdę. Większość polegało to na tym, że paznokcie sobie połamie, albo to, albo tamto. I to już widzieliśmy jej próżność na bardzo wysokim poziomie. Trzeci odcinku, czyli Lut Lut Dziecino, albo Ice Ice Baby. W angielskiej wersji, oczywiście angielska wersja nazwy tego odcinka brzmi dużo lepiej. Mamy pokazane to, że nie chce się spadać na górę, ponieważ boi się, że zniszczy sobie paznokcie. A także chciała zarywać Dovito niejednokrotnie, to było mocno widoczne od czwartego odcinku, czyli od, można powiedzieć, od czwartego odcinka, ten zwał się Spitali Stracycy, gdzie można powiedzieć, zadanie polegało na tym, że trzeba było zbierać różne wskazówki, potem wszyscy dotarli do jaskini i zostaje schwytani przez pająka, aka Easy przebrano za pająka, co jest ciekawe. I Anna Maria chciała, jakby to można powiedzieć, podrywać Vito przez cały odcinek, do czego oczywiście doszło. Ku nieuciesze Zoe, która była zazdrosna. Potem w odcinku Ahoj Załogo, czyli w odcinku 5, konflikt pomiędzy dziewczynami doszedł do takiego stopnia, że wbiegł na narrację fizyczną, w sensie, że one się wręcz tłukły o Majka. I Anna Maria powiedziała wprost, że Vito woli laski z klasą, że woli dziewczyny z klasą, takie jak ona. Ta dziewczyna z klasą, która, można powiedzieć, ma zbroję zamiast włosów, bo wiecie, tony lakieru na siebie nakłada i tak dalej, no... Kurwa, no ludzie drodzy. Jakby to można powiedzieć, to jest po prostu jakaś masakra. Aj, naprawdę, Anna Maria, no jesteś naprawdę zajebistą dziewczyną, normalnie każdy chłopak ciebie podrywa. No chyba nikt poza Vito, szczerze ci powiem, moja droga, no ale cóż, Vito, widać, że lubi takie typowe... Aj, nawet nie chcę mówić tego słowa, po prostu takie dziewczyny, które do niej grzeszą, rozumiem, no. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale naprawdę Anna Maria, no nie grzeszy, rozumiem. Powiem szczerze,
Jakby miałem wybierać najgłupszą dziewczynę ze wszystkich sezonów totalnej porażki, naprawdę, to nie będzie ani Lidzia, ani Dakota, od razu wam powiem, jeśli chodzi o próżność i głupotę. To będzie Anna Maria, to będzie Anna Maria. Mimo że jest zabawna w tym, co robi czasami, to naprawdę, jeśli chodzi o to, to Anna Maria, jeśli chodzi o głupotę, to przewyższa taką Lidzi, bo przynajmniej Lidzi jest taka głupia, ale przynajmniej jest tym słodka, że jest głupia. Dakota tak samo. Może jeszcze jest to głupawa, ale przynajmniej umie człowieka tu rozśmieszyć i ta postać nie przeszkadza, jest nawet całkiem sympatyczna. Nawet w formie zmutowanej, podkreślam, nawet w formie zmutowanej, mimo że tę postać zniszczyli, to tę postać docenia, bo jest całkiem, można powiedzieć, ciekawa pod pewnym względem i miała fajny wątek z samym. Natomiast Anna Maria, wi to tamto, Zoe jest brzydka, ma głupi styl i bla 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 bla. Tak można powiedzieć, pokrótce opisać Annę Marię. I co jest ciekawe, to to, że miała jeszcze ciekawy wątek z Ezekielem, który chciał ją poderwać i dosłownie chciał jej sprzedać całusa i naciągnąć na $1 milion, które oczywiście było spalone poprzez to, że wylądowało w poprzednim sezonie w kraterze wulkanu. Ale Ezekiel poprzez to, że no zdziczał z jakiegoś powodu, wiadomo z jakiego, bo niby przebywa według kurczu z zwierzętami, więc no, przebywa zwierzętami, więc zmutował sobie, no, zamienił się w Golluma i Gollum Ezekiel pokochał Annę Marię. Ciekawy wątek, nie powiem, że nie, ale jestem ciekawy, by mogło wyjść z tego, jakby Anna Maria, no, powiedzmy, przyjęła tą pseudomiłość, ale no nie przyjęła. I co jest ciekawe, jeszcze Ezekiel, jakby to można powiedzieć, chyba podarował, z tego co przynajmniej ja pamiętam, w siódmym odcinku, który nazywał się Kopalnia z kiepskim miejscem na toksyczne odpady, podarowała też jej brylant, albo tak zwaną cyrkonię, która nie miała żadnej wartości. I wiecie, co najlepszego Anna Maria zrobiła? Normalnie śmiech na sali, zrezygnowała z programu. I co jest ciekawe, jak gdy chciała wrócić, to tak jak ją, można powiedzieć, Chris wywołał z tego powodu, że już zrezygnowała, już nie było odwrotu, jak można powiedzieć. Jakby to można powiedzieć z tego całego jej wyboru, już nie było odwrotu, bo ponieważ zrezygnowała na własne życzenie, ona głupia się chciała potem wrócić sobie, wyobraźcie. Ale całe szczęście Chris jej nie przywrócił, dlatego uważam, że Anna Maria z tego powodu jest bardzo tępa tym, co robi, i naprawdę jest jedna z tych gorszych postaci w Zemście Wyspy. Tak jak druga generacja naprawdę ma bardzo wiele fajnych postaci typu Cameron, typu Brick, Dawn, Zoe, Dakota, Bee, osobowości Mike'a. Nawet mogę powiedzieć, że sama nawet lubiłem, bo sam nawet był całkiem sympatyczną postacią, mimo że miał swoje wady. To naprawdę Stacy i Anna Maria są to jedne z najgorszych postaci z drugiej obsady. Ja to mówię nieironicznie. Te postacie irytowały mnie od samego początku, mimo że fajnie się patrzyło na to, jak Anna Maria i Zoe ze sobą rywalizują pomiędzy sobą, wiecie, o względy Mike'a, że kogo tak naprawdę on wybierze, ale widać, że mimo że Mike ma chorobę, osobowość wieloraką, był na tyle świadomy tego, co się z nim dzieje, że jednak nie wybrał sobie takiej, powiedzmy, wypić żonej Lali za przeproszeniem, no, powiem brzydko. I wybrał prawdziwą taką, nie wiem, no, prawdziwą miłość, taką szczerą dziewczynę, jaką jest Zoe, no. Wiem, że jest taka opinia o Zoe w większości, że ona jest dosyć nudną postacią. Ja to rozumiem, że niektórzy odbierają jako nudną postać, ale ja akurat Zoe polubię za tą szczerość i uprzejmy w stosunku do innych zawodników, szczególnie za to, i że akceptuje chorobę Mike'a. I to dosłownie, bo mówię, w dzisiejszych czasach nawet bardzo ciężko jest znaleźć kogoś takiego, to jest osobą tolerancyjną. I tutaj przychodzi taka Anna Maria, pokazuje, że jest taką osobą, która poza wyglądem i chęcią pokazała się z najlepszej osoby, znaczy z jak najlepszej strony, przepraszam za przejęzyczenie, chce ona pokazać tylko to, jak ona jest piękna i w ogóle nic poza tym tak naprawdę sobą nie prezentuje.
I ta Joanna Mare jest dosyć taką postacią pustą w swoich działaniach, nie ma większego celu i pokazuje to na tle wszystkich odcinków, gdy ona zlewa większość wyzwań. Na przykład gdy bezmyślnie odbijała się praktycznie o trampolinę, podskakując do totemu i tak naprawdę zamiast łapać siekiery z totemu, bo to między innymi było zadanie takie w pierwszym odcinku, gdzie trzeba było ściągnąć te wszystkie totemy z drzew, żeby każda drużyna miała swój totem, potem zjechać w dół jeziora, to zamiast tego, co zrobiła Anna Maria, zamiast zdjąć totem swojej drużyny zbutowanych larw, odbijała się bezmyślnie, aż Joy ją odepchnęła z tej trampoliny i po prostu się wywaliła na głupi ryjec. I to dosłownie. Naprawdę, Anna Maria ma zero pomyślunku, nie umie praktycznie myśleć samodzielnie. Jest to jedna z tych postaci, która... szczerze wam powiem, no, nie ogarnia wiele rzeczy, naprawdę. I uważam, że... można powiedzieć, że mogli ją inaczej napisać, nawet można powiedzieć, że oryginalnie mam wrażenie, że miała być troszeczkę inna ze względu na wygląd, aczkolwiek to jest może takie moje złe, można powiedzieć, interpretacja jej wyglądu z prototypu o podtytule Reloaded. Ale z tego, co nawet czytałem, to ona miała być nawet w prototypie, miała mieć taki sam charakter, więc serio, ciekawie, może... jestem ciekawy, bo mam nawet taką teorię teraz. Gdyby ona miała związek z Mike'iem w prototypie, jakby to w ogóle wyglądało? Pewnie nie dałoby się tego oglądać, szczerze wam powiem. Pewnie byłby taki konflikt, bo wiecie, jaki jest Mike. Ma chorobę, zmienia osobowości praktycznie zależy się od sytuacji. Świetlana się pojawia, kiedy na przykład Mike ma trudności z jakimś wyzwaniem fizycznym. Vito, gdy Mike się na przykład skaleczy, albo, znaczy nie Vito, tylko często się pojawia, kiedy się na przykład Mike skaleczy. Vito się pojawia, jakby to można powiedzieć, wtedy, kiedy Mike nie ma na swojej koszulki, Manitoba Smith się pojawia wtedy, kiedy trzeba rozwiązać jakiś problem, jakby to można powiedzieć, taki bardziej trudny do rozwiązania, gdzie trzeba takiego typowego zmysłu tropiciela wykorzystać, coś a la Indiana Jones. No a często, tak jak już mówiłem, pojawiał się wtedy, kiedy Mike został zraniony, więc... no wiecie, jak to jest, więc tutaj Anna Maria, no... myślę, żeby... no jeszcze chłopa skrzywdziła doszczętnie do takiego stopnia, że nie mógłby się pozbierać psychicznie, aczkolwiek, no... tak analizuję, wiecie, dogłębnie tą postać, bo jak dla mnie... na tle wszystkich odcinków, jak ona się zachowywała, patrząc na odcinek pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, a nawet siódmy, kiedy została wyeliminowana i bardzo słusznie, że Chris się nie zostawił, mimo że ona się upierała, że jednak chce zostać, mimo że tak naprawdę Chris jej najpierw powiedział: ej, moja droga, ty zdobyłaś bezużyteczną cyrkonię i ona myślała, że zdobyła wielką nagrodę, nie chcę psuć swojej urody w programie, ponieważ i tak czy siak jest to warte, ten cały milion dolców. A potem została odprawiona z kwitkiem przez własną głupotę, bo jednak się spostrzegła, że... no wiecie, jednak ta cyrkonia była bezwartościowa, naprawdę, Anna Maria, ty, no 300 IQ. Więc ogólnie podsumowując tą postać, uważam, wszem i wobec, możecie mówić co chcecie, że Anna Maria jest to postać obłudna, która ma praktycznie charakter tylko na takiej zasadzie, ma taki charakter na takiej zasadzie, że liczy się tylko mój wygląd, nie obchodzi mnie inne zdanie, nie obchodzą mnie inni ludzie, liczy się tylko ja. I mnie mocno na przykład irytowała, wiem, że jej wygląd, design jest całkiem spoko, bo no urody jej odmówić nie można, no wygląda ładnie, no. Mi się podoba jej design, jej wygląd, nie mam się do czego przyczepić. Ale z charakteru jest to postać, która wypada najbardziej źle, najgorzej z drugiej obsady obok pseudogaduły Stacy, której kurde nienawidzę wręcz. No nienawidzę tej postaci, Stacy do kosza. Tak jak jeszcze Anna Maria miała śmieszne momenty z tym swoim lakierem do włosów, który był gagiem do pożyków przez cały sezon, dopóki nie wyleciała, bo naprawdę twórcy zrobili taki głupi gag z tego lakieru do włosów, jak ona się nim bryska. I to jest naprawdę wręcz śmieszne, nawet był taki gag, gdzie
Anna Maria popsikała, jakby to można powiedzieć, duże ilości lakieru do włosów Camerona i ona mówi to w ten sposób, komentując to. No Cameron, masz teraz płuca wodoodporne, no. Naprawdę, Anna Maria, ty jesteś tak inteligentna, że to jest po prostu kurda szok. Naprawdę. Nie powiem, że nie jesteś najbardziej inteligentną postacią z drugiej obsady. Nieironicznie, plus jeden dla ciebie. A tak naprawdę, no, wielkie jedno F. Możecie tę postać lubić, ale ja akurat średnio za nią przepadam. No cóż to dużo mówić, moi kochani. Mam nadzieję ogólnie, że materiał wam się spodobał. I zostawcie oczywiście odpowiednią opinię w komentarzach. Ja życzę wam miłego dnia i zapraszam na kolejne materiały na Totalik Dramaturga ze strony Zaktolików TV. I życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia, cześć. Na razie, i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.